Elena, wróciłem. Gdzie byłeś, ty gnoju? Naczynie. Cie? Naczynie. Jakim czynie? Dawaj naczynie, będę żygał. Zenon, ty świnio, opanuj się. O kurwa, Helena, a ty co, gównem się wysmarowałaś? Ile razy mam ci powtarzać, że masz sprzątać po sobie te swoje brudne skarpety? Zamknij się wreszcie! Drzesz się na całe osiedle i później ludzie gadają, że jesteś idiotką. Tak? Gdybyś ty był generałem, to nazywaliby mnie generałową. Boże, jaki ja byłem głupi, że się z tobą ożeniłem. Wiem, kochanie, ale ja za to byłam zbyt zakochana, żeby to zauważyć. Zenek, od 20 lat nigdzie mnie nie zabrałeś. Może pojedziemy gdzieś w tym roku za granicę. Helena! Po co mam jeździć na jakąś zagramanicę, jak mogę ci na Discovery włączyć i będziesz miała to samo? No to nie wiem, no to może pojedźmy gdzieś nad jezioro pod namiotu. Poczujemy się jak dawniej, jak jeszcze się spotykaliśmy. Kurwa, Helenka! Chcesz namiot? Proszę bardzo, tu w ogródku ci rozłożę. Basen też ci mogę rozłożyć. Ogrodzę siatką i postawię tabliczkę. Nie przeszkadzać, jestem na wczasach. Zenuś, kochanie, nie uwierzysz, widziałam dzisiaj na wystawie taką piękną kurtkę i to w promocji. No i co? No jak to co? Byłabym taka szczęśliwa, jakbym ją miała. Wszystkie sąsiadki by mi jej zazdrościły. Ile? 300 zł. Ile kurwa? Tobie mam dawać 300 zł na jakieś kurtki, a sam w jakichś szmatach chodzę, jak wieśniak wygląda? Zenuś, przecież ty we wszystkim seksownie wyglądasz. I co, Zenek? Piękna, prawda? Za taką szmatę dałaś 300 zł? Boże. O, Zenek, nie znasz się. Ale nie martw się, tobie też coś kupiłam. Naprawdę? Naprawdę, spójrz tylko, Zenuś, jaki dobry gatunek. Na pewno żaden z twoich kolegów nie ma takich gaci. Jak umrzesz, to na twoim grobie napiszę: moja żona, zimna jak zawsze. No i bardzo dobrze, ale jak ty umrzesz, to ja każę wygrawerować na twoim grobie mój mąż, nareszcie sztywny. Och, najebany. Nie piję więcej. Nie piję, piję. Zeno, znowu się nachlałeś. Helena, dobra dupa jest. Zabieraj to łapska ode mnie. W ogóle spójrz, jak ty wyglądasz. Jak takie barachło. Zenek, spójrz, znalazłam świetny przepis na wołowinę. Tobie to i tak nie pomoże, ty kobieto gotować nie umiesz. I to mówi ten, co ogląda ciągle pornosy. Dalej, Helena, kładź się już! No idę! No. Co zrzędzisz?